historia postawiła nas w miejscu, gdzie biegnie granica między kulturą rzymską a bizantyjską. Ślady tego można zobaczyć nie tylko w naszych muzeach, ale również rozsiane po okolicznych wzgórzach. To są te wschodnie kościoły. Mamy cały szereg pamiątek po Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Wreszcie sporo bardzo ciekawych rzeczy, które zostawił okres panowania monarchii austriackiej. To może być chociażby kolejka wąskotorowa. Historyczne w Sanoku warto odwiedzić ze względu na bogate zbiory prezentowane w salach renesansowego zamku. Największą perłą jest kolekcja sztuki cerkiewnej, malarstwo ikonowe na przestrzeni XV-XX wieku. Układ chronologiczny ekspozycji pozwala prześledzić przemiany, jakim to malarstwo ulegało w czasie. To jedna z największych, najpiękniejszych kolekcji sztuki cerkiewnej nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Galeria Zdzisława Beksińskiego to drugi magnes przyciągający. Ponad 600 prac, ogromna kolekcja, żaden polski artysta współczesny nie doczekał się tak bogatej prezentacji swojej twórczości. Prace bardzo różnorodne, od dziecięcych po dojrzałe, obrazy olejne, kończąc na ostatniej pracy, którą artysta ukończył w dniu śmierci. W zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku jest bardzo wiele zabytków archeologicznych z dawnych epok, dokumentujących życie ludzi tutaj, na terenie ziemi sanockiej. Najciekawszymi zabytkami są niewątpliwie ciosy mamutów i zęby mamutów pochodzące z okolic Sanoka, a także przedmioty krzemienne i kamienne właśnie z epoki kamienia oraz przedmioty gliniane, garnki, a także narzędzia z wczesnego średniowiecza. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku to największa tego typu placówka w Polsce i jedna z największych w Europie. Na powierzchni 38 hektarów możemy zobaczyć zróżnicowanie grup etnograficznych Polski południowo-wschodniej, a więc Bojków, Łemków, Pogórzan, Dolinian oraz Galicyjski Rynek. Także w jednym miejscu możemy taki mały mikroklimat minionych czasów obejrzeć, rzecz dzisiaj niespotykaną. A wejście do świata sprzed 100-200 lat jest tutaj jak najbardziej możliwe, bo tutaj właśnie spotkamy się z wschodnim kościołem grecko-katolickim, z zachodnim kościołem rzymsko-katolickim. To tutaj oprócz chałupy kurnej możemy wejść do wnętrza dworu, to tutaj możemy jak za sprawą czarodziejskiej różdżki przenieść się na Galicyjski Rynek i poczuć klimat miasteczek galicyjskich z okresu międzywojennego.